kosza Redeco. www.redeco.pl. Maskotkę zwycięzcę poznamy w poniedziałek. Wtedy nikt i nic nie będzie jej w stanie zabrać prawa do reprezentowania Wrocławia podczas Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Jeszcze dziś wszyscy mają szansę na zmianę obecnych wyników, które nie są znane. Nie wiadomo, która z propozycji cieszy się największym zainteresowaniem. W finale konkursu znalazły się pszczoła, lew, krasnoludek, sowo, kot oraz postacie Jasia i Małgosi. Zwycięska praca zostanie wybrana głosami internautów oddawanych do piątku 13 lutego w sądzie na portalu www.wrocław.pl. Wyniki głosowania zostaną przedstawione na uroczystej gali w poniedziałek w kinie Nowe Horyzonty przy ulicy Kazimierza Wielkiego o godzinie 12. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni także uczniowie szkół, z których nadesłano finałowe prace. Na gali pojawi się także komisja konkursowa, w skład której wchodzą kolarka górska Maja Włoszczowska, wiceprezes studia filmowego Adam Ptak, grafik Piotr Socha, radna miejska Renata Maurer-Różańska, dyrektor ESK Krzysztof Maj, dyrektor portalu www.wrocław.pl Paweł Czuma i dyrektor biura promocji miasta Aleksander Hojło. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl.